Loża radiowa. W programie witamy już posłankę Prawa i Sprawiedliwości Katarzynę Czochary. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł przyszła pani z taką malutką, biało-czerwoną flagą. Tak, chorągiewka biała-czerwona. Nie tak dawno, około pół godziny temu, rozdawaliśmy takie chorągiewki. Około 1000 chorągiewek zostało rozdanych w Opolu. Także Opole stało się bardziej biało-czerwone. Widać, że niedawno, bo jeszcze lekko skropiona deszczem. To tak, ale deszcz nie przeszkadzał. Papierowa chorągiewka jest. Chyba pogoda się poprawia, to jest nadzieja, że może nie będzie tak źle. No dzisiaj Miejmy nadzieję. Biało-czerwonych inicjatyw bardzo, bardzo dużo w Opolu także. Był początek, była pani pewnie rano o 10:00, święto flagi przed Urzędem Wojewódzkim. Uroczyste wciągnięcie na maszt, także na tym pikniku kawaleryjskim, ojówce kawaleryjskiej koło tak zwanej Górki Śmierci na osiedlu Armii Krajowej. No tradycyjnie też część prawicowych polityków robi tą największą flagę taką położoną na Placu Wolności. Dużo różnych inicjatyw, które mają przypomnieć o tym, że no, mamy święto flagi. Tak, bardzo dużo. Z tego też powodu bardzo się cieszę. Nie tak dawno, bo w 2004 roku została wprowadzone 2 maja, że jest to święto flagi narodowej. I przez parę lat jednak to święto nie było tak popularne, a teraz jednak z roku na rok coraz bardziej jest to święto krzewione. Cieszę się bardzo, że takich cennych wiele inicjatyw jest podejmowanych przez różną społeczność, również taką lokalną. To powoduje, że ta flaga odzyskuje te dawne swoje wartości, bo pamiętamy przecież kiedyś w okresie wojennym, czy w okresie, kiedy Polska była pod zaborami, ta flaga dla nas, dla Polaków znaczyła tak naprawdę bardzo wiele. Oddawaliśmy jako Polacy wielką cześć i honor. Natomiast ten okres takiej, można powiedzieć, mocnej komuny sprawił, że jednak ta flaga niekoniecznie kojarzyła nam się dobrze. A teraz już kojarzy się bardzo dobrze. To już chyba minęło, prawda? Młode pokolenia już nie pamiętają tamtych czasów. Dokładnie, ale myślę, że jeszcze tak naprawdę to jest wielkie zadanie przed nami, żeby jednak właśnie w tym młodym pokoleniu krzewić patriotyzm, krzewić szacunek do polskiej flagi i to jest bardzo konieczne, potrzebne. Dożyjemy takich czasów, że będzie u nas tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie przed co drugim domem powiewa flaga, a co drugi film kończy się właśnie powiewającą flagą. Przynajmniej takim ujęciem. Tak. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że tak. Patrząc w ogóle na to, w jaki sposób to się rozwija, że jednak tych inicjatyw jest bardzo wiele w nich uczestniczy młodych ludzi, to jestem tutaj naprawdę dobrej myśli, że rzeczywiście kiedyś będzie taki dzień, kiedy wszyscy Polacy będą dumni z tej flagi i będą czcić. Choć takiego powszechnego odruchu wieszania flagi chyba jeszcze nie ma, to wystarczy wyjść na balkon dzisiaj i się tak rozejrzeć po osiedlach i zobaczyć, na których balkonach czy przy których oknach ta flaga jest. No nie ma zbyt wielu takich mieszkań wciąż jeszcze. No dlatego to, co powiedziałam wcześniej, jest jeszcze wiele przed nami. Tak naprawdę polska flaga jest flagą nas wszystkich. Tutaj nie ma jakichkolwiek podziałów i jeśli jest święto flagi narodowej, to tak naprawdę każdy Polak powinien tą flagę wywiesić i w ten sposób symbolizować swoją przynależność narodową do Polski. Ale powiem państwu, że przynajmniej 3 maja mam wrażenie, że z roku na rok coraz więcej tych flag z balkonu mogę oglądać na osiedlu, na którym mieszkam. Także bo o ile święto flagi 2 maja to jest nowe święto, no to 3 maja jest jakby oczywistym świętem patriotycznym. Ale myślę, że też należałoby może nie tylko chorągiewki, tak jak dzisiaj rozdawaliśmy, tylko też właśnie flagi narodowe, pełnowymiarowe, bo spotkałam się właśnie z wieloma takimi zapytaniami. Gdzie można dostać? Gdzie można dostać i myślę, że w przyszłym roku dobrze by było, gdyby takie flagi można było rzeczywiście też mieszkańcom Opola i nie tylko rozdawać. Ja nie ukrywam, że w 2009 roku, to były wtedy 2 obchody Święta Flagi Narodowej wojewódzkie. Pozyskaliśmy środki, z tych środków zakupiliśmy
W sumie bardzo dużo flag, bo oflagowaliśmy całą Moszczankę, czyli każdy mieszkaniec Moszczanki, Łąki Prudnickiej, Wierzbca i Pokrzywnej otrzymał flagę po to, żeby tą flagę mógł wywiesić. No bo tak powiem szczerze, że u wielu osób jest coś takiego, no żyjemy w czasach takich, jakich żyjemy. Jest bardzo duże tempo i gonitwa oczywiście za różnymi innymi rzeczami i kiedy przychodzi ten moment, kiedy należy tą flagę wywiesić, nagle nie mamy tej flagi. No właśnie, i skąd ją nagle wziąć? Skąd ją nagle wziąć? Gdzie ją kupić? I tego typu, myślę, działania... A tego w najbliższym sklepie spożywczym nie kupimy. Tak, tego typu działania myślę, że pomogłyby. Że rzeczywiście być może w kolejnych latach te flagi wisiałyby na balkonach. Powszechnie. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. W loży wracamy do rozmowy z Katarzyną Czocharą, posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, już właściwie zaczęła pani opowiadać o tym, co się tam działo w Moszczance. Co prawda już w 2009 roku, czyli rok później. Mhm. A jak się zaczęło to wszystko? Jak się zaczęło? Powołaliśmy Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka, które oczywiście w swoim statucie miało określone wiele zadań, ale między innymi też krzewienie patriotyzmu. I w momencie, kiedy Sejm Rzeczypospolitej ustanowił 2 maja świętem flagi narodowej, postanowiliśmy to święto właśnie w Moszczance krzewić, promować, tak żeby jak największa liczba mieszkańców Opola i nie tylko, bo ja tutaj chciałam zaznaczyć, że ta nasza inicjatywa w 2008 roku była pierwszą w kraju taką większą inicjatywą. Także wiele można powiedzieć też osób, patrząc na nasze działania, podejmowało też w innych regionach Opolszczyzny czy Polski. Bo wcześniej to święto było właściwie na papierze tylko. Tak, to święto tak naprawdę, że tak powiem, te pierwsze lata no, nie bardzo funkcjonowało. W życiu Polaków. Natomiast tak jak już wcześniej mówiłam, no, postanowiliśmy wspólnie te święto zorganizować i krzewić flagę polską, patriotyzm, umiłowanie do naszych polskich symboli. Co roku, rokrocznie w święto to zaangażowane są dzieci, młodzież, nie tylko z Moszczanki, ale też z pobliskich miejscowości. Jest co roku przygotowywana piękna akademia o tematyce oczywiście związaną z flagą czy z symbolami polskimi narodowymi. Także te uroczystości mają naprawdę taki podniosły ton i ta młodzież, dzieci nasza wychowuje się właśnie w tych wartościach. I one szybko stały się, tak jak pani mówi, szybko stały się uroczystościami wojewódzkimi, takimi, na które przyjeżdżać no, oficjele z Opola. I nie tylko. W 2009 roku prezydent świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński wystosował specjalny list do mieszkańców Moszczanki, a ten list odczytał pan profesor Ryszard Logutko. Także no, nie tylko pojawiały się tutaj władze opolskie, ale też mieliśmy przedstawicieli z Warszawy. Te święto bardzo mocno zostało docenione przez kancelarię prezydenta i tak jest do dnia dzisiejszego. A jak te pierwsze obchody wyglądały i jak zostały przyjęte przez mieszkańców? Bardzo sympatycznie, bardzo się wszystkim tak naprawdę ta inicjatywa nasza wspólna, bo tutaj muszę powiedzieć, że w organizacji tego wydarzenia zaangażowane były wszystkie organizacje pozarządowe Wsi Moszczanka, czyli Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, LZDS, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Parafialna. Czyli także wszyscy tak naprawdę wszyscy się zjednoczyliśmy po to, żeby rzeczywiście stanąć na wysokości zadania i przygotować te obchody no, tak, żeby były naprawdę godne do święta, bo dla nas to było naprawdę bardzo ważne święto, dlatego też te zjednoczenie mieszkańców było ogromne. Oczywiście te pierwsze wydarzenie w 2008 roku
nie miały aż takiego rozmiaru jak rok później, ale były naprawdę też bardzo uroczyste. Co roku jest moment, kiedy składamy, w Moszczance mamy pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pod tym pomnikiem składane są zawsze pamiątkowe wiązanki. Oczywiście też wciągnięcie flagi na maszt, odegranie hymnu, przemówienia okolicznościowe. Akademia, a później wieczorem jest taka część rozrywkowa, czyli zorganizowaliśmy Święto Flagi Narodowej właśnie na wzór, tak jak to odbywa się w Stanach Zjednoczonych, tak? Czyli ma być radośnie. Ma być radośnie. Oczywiście jest moment, kiedy musi być powaga, dostojeństwo, ale też nie możemy zapominać, że to, że jesteśmy Polakami, też powinniśmy się z tego powodu cieszyć. Dlatego też za każdym razem przygotowujemy część taką rozrywkową. Czyli koncerty zespołów, pokaz sztucznych ogni, a na wieczorem jest przygotowana swego rodzaju zabawa taneczna pod gwiazdami. To jest chyba taka dobra tradycja, bo tego się nauczyliśmy także w Opolu. Świętować bardziej na wesoło, bardziej radośnie, a nie tylko z samym patosem. Myślę, że wtedy jest większa liczba odbiorców takich świąt, bo to jest też tak naprawdę na dzień dzisiejszy ludziom potrzebne. Moment, kiedy mogą wspólnie oczywiście czcić różnego typu święta narodowe, ale też ten moment, kiedy możemy wspólnie pobawić się, wysłuchać jakichś koncertów. To jest też bardzo ważny element, który tak naprawdę jednoczy i motywuje do tych działań w kolejnych latach. I tak właśnie u nas się odbywa co roku. Jednak. Ta relacja oczywiście także dzisiaj u nas na antenie Radio Opole. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. A my przypominamy, że rozmawiamy dzisiaj z posłanką Prawa i Sprawiedliwości Katarzyną Czucharą. I ja miałbym takie dość delikatne pytanie, pani poseł, bo mówi pani o tym roku 2009 na przykład, o liście prezydenta Kaczyńskiego, o eurodeputowanym Ryszardzie Legutko, który był tam z wami. I właśnie, to jest prawa strona naszej sceny politycznej. To już był czas takiej dość ostrej wojny polsko-polskiej przecież. I czy to jakoś ta polityka wam nie przeszkadzała? Czy to nie było tak, że na przykład w Urzędzie Marszałkowskim zarządzanym przez Platformę Obywatelską, zaczęto patrzeć na was trochę krzywo. Bo ja pamiętam takie komentarze, że związane z tym świętem. O, to święto się tak trochę upolityczniło, to nie wiem, czy pojedziemy. No, nie chcę mówić, kto mi to powiedział, ale takie głosy też były. No niestety w pewnym momencie stało się tak, że stwierdzono, że to jest zorganizowane święto, że tak powiem. Że pisowskie święto. Pisowskie święto, natomiast oczywiście to była nieprawda. Tak naprawdę to była wspólna inicjatywa. Skoro mieliśmy prezydenta ówczesnego Lecha Kaczyńskiego, to też o to, o patronat honorowy poprosiliśmy i myślę, że to było taką rzeczą naturalną. W tych ubiegłych latach również społeczność Moszczanki składała wniosek do Kancelarii Prezydenta o patronat honorowy, również prezydenta ówczesnego Komorowskiego. Jest głową państwa, bez względu na to, powiedzmy, czy ktoś głosował na niego, czy nie. No jednak nasz prezydent. Jest to nasz prezydent. I tak też w odniesieniu mówię tutaj do tej naszej polskiej flagi. Bez względu na to, jakie kto ma poglądy polityczne, do jakiej partii przynależy, czy w ogóle nie przynależy, ta flaga jest po prostu naszym symbolem narodowym i tutaj nie powinno być w ogóle mowy o jakichkolwiek, że tak powiem, politycznych działaniach. Jeśli chodzi o tą kwestię, no to też za każdym razem zapraszaliśmy cały zarząd województwa opolskiego, czyli wszystkich marszałków, wicemarszałków, radnych sejmiku, radnych powiatu naszego prudnickiego, radnych gminy, burmistrzów, starostów. No oczywiście ten, kto rzeczywiście uważał, że trzeba być na tym święcie, godnie go też w sposób urzędowy reprezentować, to się pojawił. Natomiast no, przez wiele lat jednak była
dość duża absencja. A w tym roku jak będzie? Kto zaproszony i kto potwierdził swoją obecność? Zaproszeni są tak jak zawsze wszyscy samorządowcy tutaj zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego, burmistrz Prudnika jako włodarz gminy, starosta. Jeśli chodzi o potwierdzenie, to na pewno wiem, że wojewoda opolski potwierdził swój udział. Z tego co wiem, burmistrz Prudnika, wiceburmistrza nie będzie, dlatego że są na wycieczce na Łotwie i Estonii. Mhm. Nie wiem jak starosta, chociaż starosta prudnicki zazwyczaj co roku jednak uczestniczy w tych wydarzeniach. A Urząd Marszałkowski? Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, kto będzie reprezentować dzisiaj Urząd Marszałkowski. Mam nadzieję, że się jednak pojawią osoby. To jest nasza jeszcze wspólna flaga. Ja w takim razie korzystając, mając taki moment, możliwość, jeszcze raz serdecznie zapraszam. Moszczanka wcale nie jest tak daleko do nie pola. Jest tak daleko. Moszczanka jest bardzo blisko, urokliwa miejscowość w otoczeniu Gór Opawskich, także zachęcam. Można się rozejrzeć i przygotować się już do sezonu turystycznego. Do rozmów z naszym gościem wrócimy za chwilę. Loża radiowa jest słuchana w Urzędzie Marszałkowskim i właśnie przed chwilą dostaliśmy wiadomość SMS. Tak, pozdrawiamy Wioletę Luszczewską z biura prasowego, która napisała nam, że Urząd Marszałkowski będzie reprezentował wicemarszałek Antoni Konopka, zgodnie z tym, co zapisano w kalendarium, czyli zostało to zaplanowane. A mowa oczywiście o Moszczance i o obchodach Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pani poseł, ja chciałbym rzeczywiście zapytać... Rzeczywiście pan marszałek Antoni Konopka bardzo często uczestniczy w tych wydarzeniach. Również pani Teresa Karol, która była wicemarszałek, nawet określała nasze święto flagi. Mówiła, że po prostu jest matką chrzestną naszego święta. No, bardzo ceniła tą, bardzo sympatyczne pani i miłe. Ja bym chciał zapytać o taką rzecz, mianowicie, bo różnie u nas wyglądają te stosunki etniczne w różnych miejscach regionu. Z tego co wiem, Moszczanka i Pokrzywna to są takie wioski, które zostały zasiedlone po wojnie przybyszami albo z Kresów, albo z centralnej Polski. Tak, cała gmina Prudnik. Cała gmina Prudnik to jest... społeczność, która była w latach powojennych przesiedlona. Natomiast jeśli chodzi o inną część powiatu prudnickiego, mamy dwie gminy, które są mniejszościowe. Nie, to, czy o to pan chciał znaczy pytać? To Biała na pewno. Biała i Głogówek. Biała i Głogówek. Nawet pamiętam, kiedy wykreślano, to dawno temu, mapę powiatów w 98 roku, to mniejszości zależało na tym, żeby te gminy przyłączyć do powiatu krapkowickiego, żeby nie były w powiecie prudnickim. Inna sprawa, że wtedy powiat prudnicki nie miałby sensu, bo byłby po prostu za mały. Także ten pomysł... Ale cieszę się bardzo z faktu, iż burmistrz Głogówka, pan Kałamasz, również wsparł naszą po raz kolejny inicjatywę w Moszczance. To pokazuje, że jednak ta nasza inicjatywa dostrzegana jest przez wielu samorządowców i w miarę oczywiście możliwości wspierają i pomagają w organizacji tych wydarzeń. Z tego, co pani mówi, to taka społeczność, która tam się musiała dopiero na nowym terenie odbudować właściwie od zera, się odbudowała i zintegrowała. No choćby ta wspólnota przy tego typu działaniach różnych organizacji. Myślę, że Moszczanka miała ogromne szczęście swego czasu. Ponad 30 lat temu trafił do naszej parafii ksiądz Józef Wojtasek. To jest naprawdę człowiek, lider, który naprawdę tą naszą wieś potrafił pociągnąć, że tak powiem, w działaniach wielu, nie tylko tak na takiej płaszczyźnie kościelnej, sam podejmował wiele takich naprawdę, można powiedzieć też ogólnopolskich wydarzeń, oczywiście o charakterze religijnym, ale to była taka osoba, którą tak naprawdę naśladowaliśmy. Zjednoczył wioskę. Zjednoczył, potrafił tą wioskę zjednoczyć, dokonał bardzo wielu rzeczy, dokończył budowę kościoła, przygotował pięknie teren wokół kościoła, później oczywiście kaplica, przepiękna kaplica cmentarna, uporządkował kaplicę. I to była taka osoba, która tak naprawdę nie potrafiła, jest do tej pory oczywiście, która nie potrafi po prostu bez tworzenia takich
większych rzeczy żyć. Wiemy, że Moszczanka utrzymuje też kontakty z Kresami. Zapraszacie młodych ludzi stamtąd. Tak, Moszczanka żyje, współpracuje. Nie tylko, my też mamy wieloletnią podpisaną umowę partnerską z dwiema miejscowościami ze strony czeskiej, to jest Janów i Jędrychów. Ta współpraca już jest ponad 20 lat. Także Moszczanka naprawdę jest taką wsią, być może niezbyt dużą, natomiast naprawdę szereg podejmujemy, bardzo uważam, cennych inicjatyw, które w gruncie rzeczy tak naprawdę sprawiają, że to życie w Moszczance staje się troszeczkę lepsze. Wcale nie trzeba być ani dużym, ani średnim miastem, ani mieszkać w takim większej miejscowości, żeby coś robić, a taka Moszczanka udowadnia, że przynajmniej raz w roku może być na ustach wszystkich w regionie. Właśnie, ja też chciałam tutaj podkreślić, że niekoniecznie te takie centralne uroczystości narodowe powinny odbywać się tylko i wyłącznie w miastach wojewódzkich. Taka miejscowość jak Moszczanka czy im jej podobne, to uważam, że jak najbardziej zasługują również na to, żeby różnego typu uroczystości mogły się odbywać w takich małych, lokalnych społecznościach, które organizując święta naprawdę oddają serce i całych siebie. To zapraszamy dzisiaj do Moszczanki o 15. msza święta, potem reszta uroczystości. Oczywiście relacja na antenie Radio Opole. Naszym gościem była dzisiaj Katarzyna Czochara. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Loża radiowa.